Jakiś czas temu w trakcie naszego briefingu mówiliśmy o tym, że na tej stronie szpitala nie pojawiają się informacje, ogłoszenia o naborze, o konkursie dla lekarzy na oddział wewnętrzny. No jakoś myślę, że to poskutkowało, chociaż dość późno to się stało, ponieważ ostatni zapis na stronie o poszukiwaniu lekarzy na oddział wewnętrzny jest 23 kwietnia, a następny się pojawił po blisko 5 miesiącach, 30 sierpnia. Trochę to późno, no myślę, że tam no, zarząd będą musieli pewnie się jakoś tam ewentualnie wytłumaczyć, dlaczego taka przestrzeń w oficjalnych tutaj działaniach była tak długa. No, te rozmowy gdzieś tam się toczą, jak słyszymy, jeszcze dotyczące pozyskania tych lekarzy. Ale też byśmy w tym momencie chcieli tutaj, oczekujemy takiej informacji również dla nas, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ponieważ docierają do nas niepotwierdzone informacje, że pan dyrektor Krzysztof Sobczak złożył rezygnację z funkcji dyrektora szpitala w Turku i że ta rezygnacja prawdopodobnie została przyjęta. Więc w związku z tym apelujemy do zarządu, do pana starosty Kałużnego, do pana profesorosty Karskiego o potwierdzenie tej informacji. Jeżeli tak faktycznie jest, no to też oczekujemy, że jak najszybciej zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora szpitala w Turku. Byśmy nie mieli takiej sytuacji jak z lekarzami na oddziale wewnętrznym, że w styczniu było złożone wypowiedzenie przez lekarzy na oddziale wewnętrznym, a pierwsze poszukiwania się rozpoczęły oficjalnie na stronie 15 kwietnia, po czym po 30 dniach oddział został zamknięty. Więc myślę, że to też taki tutaj nasz apel do władz, żeby jednak patrzeć, co się dzieje i nie czekać z pewnymi decyzjami, bo potem przeciągnięcie pewnych tutaj decyzji skutkuje tym, że jest problem ze znalezieniem chociażby lekarzy. My też dyskutowaliśmy z naszym środowiskiem, bo też osoby związane z naszym środowiskiem włączyły się w poszukiwania lekarzy do Turku. No i na przykład mamy informację, że w jakimś czasie byli ci lekarze, młodzi z rocznika 95, ale już w tym momencie są już w innych szpitalach i pewnie to stało się te poszukiwania za późno. Gdyby ta informacja była ujawniona odpowiednio wcześniej, gdyby ten proces ruszył tak szybko, jak ta informacja się pojawiła, może by się udało tych lekarzy tutaj szybciej pozyskać. No teraz trudno nam powiedzieć, w jakim terminie się pojawi tutaj kadra na oddziale wewnętrznym. Trzymamy kciuki, pomimo tych różnic tutaj z panem starostą Kałużnym i starostą Karskim, trzymamy kciuki, żeby się to udało, bo tutaj, tak jak powiedziałem, też tutaj pan wiceprezes Gaber może potwierdzić, że dla nas przede wszystkim celem nadrzędnym jest tutaj zabezpieczenie medyczne naszej społeczności lokalnej. Ta sytuacja powinna być jak najszybciej rozwiązana. Miejmy nadzieję, że no, zarząd powiatu tureckiego, jeżeli się potwierdzą te informacje dotyczące rezygnacji dyrektora ze swojego stanowiska, no, podejmie szybko decyzję o wyłonieniu nowego i szukaniu rozwiązania w międzyczasie, na pewno też dotyczącego zabezpieczenia lekarzy, bo no, myślę, że nikt z nas sobie nie wyobraża, że oddział wewnętrzny będzie w nieskończoność zamknięty. Zresztą przepisy prawa na to nie pozwalają, bo w określonym terminie musimy ten oddział otworzyć, żeby nie ponosić odpowiednich strat, które i tak szpital, jak sami wszyscy wiemy, doskonale są już dosyć duże. Także tyle może komentarza. No, dopingujemy tak, powiat do tego, żeby rzeczywiście tutaj i zarząd, i pan starosta dołożyli należytych starań, aby oddział wewnętrzny był jak najszybciej uruchomiony.